Interna jest królową nauk medycznych. To specjalizacja, która jest najbardziej holistyczną ze wszystkich działów medycyny. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że to królestwo się poszerza. Poszerza się o 2 pododdziały. One już funkcjonowały, ale zwiększamy liczbę łóżek, poprawiamy komfort leczenia chorych. To jest pododdział chorób wewnętrznych i alergologii 16 łóżek, pododdział chorób wewnętrznych i diabetologii i endokrynologii także 16 łóżek. Na zwolnionych przez te pododcinki, pododdziały miejscach na dotychczasowej części naszego oddziału będzie 16 łóżek pododdziału gastrologii oraz 11 łóżek, byśmy powiedzieli, tak zwanych ogólnointernistycznych. To powoduje, że będziemy mieli w tej obecnej 59 łóżek na oddziale chorób wewnętrznych. Mamy szczerą nadzieję, że w ciągu do końca roku, zatrudniając kolejnych pielęgniarzy i pielęgniarki, będziemy mogli zwiększyć liczbę łóżek ogólnointensywnych do 19, tym samym z początkiem roku oddział liczyłby 67 łóżek.